Mam tutaj zdefiniowane dwie liczby zespolone: a i b. No i wcześniej zaznaczyłem na płaszczyźnie zespolonej punkty, które odpowiadają tym liczbom zespolonym. Liczbie zespolonej a odpowiada punkt wskazywany przez tę pomarańczową strzałkę. Tutaj w tym miejscu leży liczba zespolona a, tak można o tym pomyśleć. Ten punkt ma współrzędne 6 i 2, dlatego że część rzeczywista tej liczby to jest 6, a część urojona to jest 2. Na osi pionowej mamy część urojoną, na osi poziomej mamy część rzeczywistą. Podobnie liczbie zespolonej b odpowiada na płaszczyźnie zespolonej punkt wskazywany przez tę zieloną strzałkę. On ma współrzędne 2 i minus 1. No dobrze, teraz zastanówmy się, co to będzie za liczba, która będzie zdefiniowana jako różnica tych dwóch liczb. A minus b, czyli tutaj będę miał minus. Czyli co to jest a odjąć b? No to może najpierw wykonajmy przekształcenia algebraiczne, żeby. Znaleźć część rzeczywistą i urojoną tej liczby. Czyli po prostu przepiszę. Zamiast a napiszę wartość tej liczby, która jest po prostu 6 plus 2i. No i od tego muszę odjąć liczbę zespołoną 2 minus i. No dobrze, no to teraz muszę tutaj po prostu opuścić ten nawias. No jak tu mam minus przed nawiasem, to muszę wszystkie te składniki, które są w nawiasie, pomnożyć przez minus 1. Jak ten nawias opuszczam, czyli mam minus 1 razy 2 to będzie minus 2, i minus 1, razy minus 1 razy minus i to będzie plus i. To się równa dalej. No i teraz mogę dodać do siebie części rzeczywiste. Tutaj mam część rzeczywistą 6, a tu mam część rzeczywistą równą minus 2. 6 dodać minus 2 to będzie po prostu 4. No i analogicznie mogę te części urojone do siebie dodać, mogę dodać 2i i mogę dodać i. Jak mam 2i plus i, to będzie razem plus 3i. Czyli ta moja liczba zespolona c jest równa po prostu 4 dodać 3i. No dobrze, a teraz zastanówmy się, jak można by to było tutaj graficznie zinterpretować. Wiemy, że dodawanie liczb zespolonych odpowiada dodawaniu wektorów, tych wektorów, które tutaj nersowałem, tych wektorów, które wskazują te liczby i są zaczepione w początku układów współrzędnych. No, ale tutaj mam odjąć. No to żeby odjąć dwa wektory, to muszę po prostu do jednego wektora dodać wektor przeciwny do drugiego, czyli muszę do a dodać wektor minus b. Czyli dodać liczbę minus b. No to będzie liczba po prostu minus 2 plus i. To tutaj się już raz pojawiło w tym miejscu. No i ten wektor, który wskazuje liczbę minus b, będzie wyglądał tak. On ma współrzędne, właśnie minus 2 i 1. No i teraz, żeby do wektora A dodać wektor minus B, to muszę po prostu punkt zaczepienia tego wektora minus B przesunąć do tego punktu, który jest tutaj na końcu tego wektora A, który ten wektor A wskazuje. Czyli jak go przesunę, to on będzie wyglądał jakoś tak. To jest ten wektor minus B. No i teraz wektor C, który jest sumą wektora A i minus B, muszę narysować w ten sposób, że muszę zacząć go rysować w tym, w tym punkcie, w którym wektor A się zaczynał. I skończyć w tym punkcie, gdzie wektor B się kończył. Czyli ten wektor będzie wyglądał jakoś tak. To będzie ten wektor, który wskazuje liczbę zespoloną C. No i rzeczywiście widzimy, że to się zgadza. Dlatego, że tutaj mamy 1, 2, 3, 4. Część rzeczywista jest równa 4. A część urojona jest równa 1, 2, 3. Tutaj mamy 3. No i to się zgadza z tym, co tutaj wcześniej obliczyliśmy. Że liczba zespolona C to jest 4 plus 3i.